Cześć, tutaj Tajfun, sklep Stella SG. Dzisiaj omówimy po raz kolejny Kałaszka, tym bardziej będzie to Arcturus, czyli firma konkurencyjna w sumie dla wszystkich. Osobiście uważam to za replikę dużo lepszą niż LCT na przykład. No i nie będę tego nawet do cymy porównywał, mimo iż cena jest mocno cymowa, bo w granicach 1000 zł. Kartonik standardowy, jak na replikę. Przekręcę go w waszą stronę. Otrzymujemy bardzo ładną wytłoczkę z karmatki, papierorogią, z zajebiaszczą naszywką Arcturusa. Także możemy mieć patcha. To jest to. Ja lubię takie pierdoły. W konwencji Wolverina też miał fajną naszywkę. Prosta papierorogia, tu że mamy różne kałaszki Arcturusa, jak to działa, wszystko. Otrzymujemy w zestawie klucze i handstopper. A Kimot? To jest Kimot albo M-Lock. Zaraz, nie wiem, nie znam się aż tak. Dwa rodzaje magazynków, za chwilę ja mówimy. Oraz naszą reflę. Oj, wycior. Wycior jest nawet długi, z racji na to, że w środku jest lufa 540 mm, jeśli się nie mylę. No tak, 540 mm. W dodatku o średnicy 6,03, czyli jest to teoretycznie lufa precyzyjna. Dobra, a to też zrzucę. Co do naszego Arcturusa. Tak jak widzicie, jest to nowoczesny kałach. Arcturus nie ma klasycznego kałacha, nad czym trochę ubolewam, bo z chęcią bym go kupił. Selektor wyposażony w półeczkę. Jeszcze się nie wyrobił. W ten sposób. Dźwignię. Za chwilę wyciągnę magnes i powiem, czy jest stalowa, co nie. Bardzo ładny gwizdek. Urządzenie wylotowe, tak dawno nie widziałem tak ładnego urządzenia wylotowego danego w stoku. Replika ma, nie, tu jest luz lewo-prawo na lufie tylko, że jest przydługa. Przydałby się tutaj jakiś jeszcze bloczek gazowy. No tak, to replika nie ma luzów. Generalnie jak pierwszy raz zobaczyłem Arcturusa, powiedziałem, byłem tak średnio nastawiony do tych replik, bo tak, kolejny Chińczyk za blisko 1000 zł, może być marny. Generalnie jakieś było moje zdziwienie, jak tą repliką pobiegałem, jak moi znajomi ich używają, jak parę ich przeserwisowałem, więc myślę, że omówienie tego na filmie będzie w sumie spoko. Kolba jest składana w bok. W przypadku kałacha fajna sprawa, możemy zawsze sobie mieć mniejszy pokrowiec w ten sposób. Z racji, iż jest to kałach, więc swoje waży. W tym konfiguracji ma blisko metr, jak jest rozsunięty i waży ponad 3800 gram, no, czyli prawie 4 kilo. Jest z czym latać. Warto wspomnieć o szynach. Szyna RIS nie jest ustanowiona na deklu, tylko na rurze gazowej. Na dekiel możemy sobie normalnie założyć jaskółkę, bądź kupić dekiel z RIS-em. Pasuje wersja cymy. Na dole mamy chwyt M-Lock z montażem wciśnij kropek. W tym miejscu jest wciśnij kropek, tu jest wciśnij kropek. Tutaj nie wiem, czy to jest wciśnij kropek, czy po prostu dziura. Nie mam wciśnij kropka przy sobie, żeby sprawdzić, ale raczej jest to po prostu dziura. Montaże do zawieszenia klasyczne mam tu i tu, także spoko. Warto wspomnieć, że Arcturus ma bardzo ciekawą rzecz. Jest to wkładka, tak jak w ENDL-ach i LCT-kach, tutaj taka wkładka jest hamująca magazynek. Że nie możemy wepchać na hama magazynka za głęboko, tylko sobie siedzi tak ładnie. Generalnie magazynki stokowe są mega sztywne. Dobra. Kolba jest teleskopowa, kilkupozycyjna. Tutaj mamy raz, dwa, trzy, cztery i piąta. Za piąta? Także fajnie. Taka powiedzmy troszeczkę przypomina jakiś Combat AK, AK-12 czy coś w tym stylu. Fakt faktem Arcturus planuje wypuścić AK-12. W momencie nagrywania filmu mamy połowę sierpnia 2019 roku, więc tej repliki jeszcze nie ma po prostu na rynku. Oznaczenie mamy P, czyli mamy tutaj bicie typowo rosyjskie. AD, AW i ADIN. Indywidualny numer seryjny i logo Arcturus. Fajna sprawa. Chwyt jest na takiej bajerze, że musimy podważyć. Tutaj musimy z pazura wejść. Tutaj możemy ściągnąć i dopiero mamy dostęp do śruby od chwytu. Gdzie normalnie tutaj w kałachach elektrycznych mamy tutaj taką chamską śrubę. Dobra.
Mówimy troszeczkę Gearbox. No to jest to, co mnie przekonuje w Arcturusie, czyli jego sztywność. Szkielet jest troszeczkę niestandardowy. Mam tutaj taką... Nie wiem, po co to było, po co to zastosował producent. Mówię o tej dziurze. Szybko wymienia sprężynę. Bardzo ładnie ją widać. Tutaj prowadnicę. Ale tak. Tutaj to srebrne to jest prowadnica sprężyny. Chopek standardowy, jak w kałachu, regulowany. Tutaj mamy komorę hopa z klockiem typu L. Replika, jak to Arcturus, jest wyposażona w mikrostyk, co będzie bardzo ładnie słychać. Naprawdę bardzo wyraźne kliknięcie. Z doświadczenia wiem, że w tej replicy naprawdę niedużo trzeba. Producent będzie deklaruje około 400 fps, ale wrzucamy do środka zestaw Maple Leafa, MOSFET, ZAB. Wtedy ładujemy na lajcie nam 11, zresztą na 11 to sprawdzimy. Producent powiedział, że deklaruje, że to 11 wytrzymuje, ale MOSFET, ZAB zawsze się sprawdza. Zwłaszcza, że to nie są aż tak duże koszty, bo w granicach 100 zł. Żeby poprawić osiągi repliki. Generalnie Gearbox wytrzymuje spokojnie sprężyny M130, 140 jeszcze nie ładowałem, ale myślę, że 140 też da radę i można zrobić tutaj 500+. Także spoko. Co by tutaj Wam jeszcze ciekawego powiedzieć? Jest pewien problem. Z racji na niższe osadowienie rury gazowej, nie wszystkie baterie wchodzą głęboko. Tutaj mamy Electrolever 1211, której używam w swoim kałachu i wchodzi mi przez całą rurę gazową. Tutaj się nie mieści. Ciekawe, czy upchnę dekiel? Myślę, że dekiel się zmieści. Nie chcę poprzecinać bateryjek. O, spasowanie tej repliki jest genialne. Naprawdę, to mnie kupuje. Mamy pojedynczy. I ciągły. Jak na kałacha można naprawdę fajną reakcję zrobić. Tak jak mówiłem, AB wrzucamy i jest czutny i orzeszki. Przejdziemy do magazynków. Otrzymujemy dwa magazynki. Standardowo high-cap, na którym będziemy testowali replikę. Niestety nie dostajemy szybko ładowarki do drugiego typu magazynka. High-cap na ponad 300 kulek. Ładny wafelek, porządnie wykonany, z oznaczeniami 762x39, więc to konkretny kałaszek. Cykwuch, mamy wpięty sieć. Drugi magazynek. Jest to magazynek real-cap, mid-cap. Takim fajnym dynksem, takim fiurkiem, który doprowadza kulki do końca magazynka. No, on się chowa. W magazynkach G&G też tak jest. Generalnie jest to magazynek o zmiennej pojemności. To już tam parę lat takie zabawki mają. Ja osobiście tego nie stosuję, po prostu ładuję jak trzeba tam jej kulek. Wciskamy spalucha, bo jest taki na takiej sprężynce i możemy wyciągnąć nasz wkład. Wkład ma dwa ustawienia. Te 130, 120 kulek i 30. Łatwo tutaj zobaczyć przez strzałkę z napisem 30. Jest ustawiony na 30, więc mamy real cap. W tym moment. Magazynek też siedzi sztywnie. High cap troszeczkę chyba lepiej siedział, mi się wydaje. Co bym chciał, żeby w tej replice jeszcze było? Powiększony zwalniacz magazynka, żeby był taki jak w Belgu. No to wtedy ją bym na pewno kupił. Generalnie jak ową replikę zobaczył mój kumpel, następnego dnia zamówił Arcturusa. Zaraz Wam zademonstruję, co jest w tej replice stalowe, a co plastikowe, jeśli dokopię się do magnesu. Także polecam nerki Helicona również, fajna sprawa. Mieści się milion rzeczy, i o których nie pamiętasz. Dobra, wracając do tematu. Stalowości tej repliki. Wiadomo, kolba nie będzie stalowa. Body jest stalowy. Selektor jest stalowy. Osłona spustu, spust. Zwalniacz magazynka. Teraz najważniejsze. Rączka przeładowania też jest stalowa, więc nam się nie złamie jak w starych bojcach. Dekiel jest stalowy. Szczerbinka jest stalowa. Podstawa szczerbinki jest stalowa. Obsada rury gazowej. No, szyny są wiadomo aluminiowe.
muszka, szczegółka, lufa zewnętrzna też jest stalowa, urządzenie wylotowe jest stalowe. Także mamy więcej stali niż w cymie, w cenie cymy. Przechromujemy. A, bardzo ciekawa rzecz. Tutaj ten dings. Słyszeliście? To było zwolnienie sprężyny. Puścimy sobie seryjkę na auto. Zabezpieczymy. To jest zwalniacz sprężyny. Na reversal i gearbox jest połączony z takim klockiem, taką L-ką jakby, która ściąga po wciśnięciu tego guzika na sprężynę. To samo co w Gietach, na przykład specny. Zasypiemy naszego high cupa. Leczki oczywiście 0,2 grama. Chronograf również ustawiony 0,2 grama. To standardowo zębatka elektrokałachowa. Zwracam na konstrukcję magazynka i to duże odstawanie części trochę, to byłoby to trudno nakręcić w rękawiczkach, ale jak to z high cupem? Mało high cupów lubi się z rękawiczkami. Zresztą mało kto lubi high cupa teraz, ale fajnie, że jest taki magazynek. Podam chronograf, zakładam ochronę oczu, chopek jest na 0. 403, 403, 403, 401, 402, 1, 401, 401, 402, 402, 401, 403, 401. Puścimy seryjkę, dokręcimy high cupa. Na serii spada nam do 398 i skacze do 405. Także można? Można zrobić szczelnego Chińczyka z dobrym układem? Można. Także aż miło się o tym mówi, prezentuje się Wam tą replikę, ale pora kończyć. Także jeśli ktoś szuka Arcturusa bądź innego kałacha, akcesoriów do tych kałachów, takich jak baterie, kulki, magazynki, zapraszamy do naszego sklepu stacjonarnego, jak i internetowego oraz do naszych mediów społecznościowych. Bye! Generalnie jak już w sumie mam pomysł, po co to może być. Ktoś może patrzeć sobie tłok, jak lata i na przykład wsadzić paznokieć i przyciąć. Tutaj będzie ładnie widać latający tłok. Tutaj ładnie widać, jak nasz tłok się porusza. Tu będzie ładnie widać, jak nasz tłok się porusza. Zmienię na ciągłym. I wiadomo, tłok został w tylnym położeniu, więc możemy sobie zrzucić sprężynę. Wow. Ja mówię, mega są te kołachy.